Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak w prosty sposób ugotować przepyszną zupę rybną. Zacznijmy od tego, że jest kilka rodzajów, co najmniej kilka rodzajów zupy rybnej. Najbardziej popularna u nas w Polsce jest zupa z łbów rybnych. Na wschodzie jest bardzo popularna zupa ze suszonej ryby, bardzo ostra. A ja pokażę Wam właśnie zupę z wędzonej ryby. I oto jakie składniki musimy użyć. Przede wszystkim wędzona ryba. Może to być tak jak tutaj widzicie, makrele mam. Ładnie pakowaną, elegancko. Jest to właśnie makrela wędzona. Może to być też łosoś, to wtedy będzie bardziej wykwintna ta zupa. Na przykład jakiś płat wyfiletowany, przepraszam, płat łososia, który tylko kroicie na kawałki. Co jest o wiele wygodniejsze niż w tym przypadku, bo tutaj wiadomo, trzeba obrać z ości i troszkę więcej zabawy jest z tym. Ale w każdym razie rybę wędzoną i to tam albo właśnie makrela, albo łosoś, albo pstrąg też może być, dlaczego nie? Tutaj drugi bardzo istotny składnik to paprykarz. Zobaczcie, to jest właśnie paprykarz i to jest bardzo istotne, żeby właśnie mieszanka mrożonka paprykarza była. Bardzo polecam horteksowski paprykarz, ale ten kerfurowski tutaj też widzicie jest bardzo dobry. No tutaj wśród warzyw, no oczywiście tam jest papryczka, marchewka. No i generalnie skład jest z tyłu wypisane, bo bardzo istotne jest to, żeby była papryka, warzywa, które wchodzą w skład włoszczyzny. I właśnie paprykarz taką odpowiednią proporcję tych warzyw ma, więc nie warto kombinować samemu, tylko właśnie wykorzystać taką mieszankę. Następny składnik to jedna kostka rosołu warzywnego. No, może być na przykład taki, może być też bulion warzywny. Tutaj właśnie widzicie, mam jedną kostkę. No i przyprawy do smaku. Pieprz, sól, prawda? Zwróćcie uwagę, pieprz mam w takim specjalnym, zobaczcie, młynku. I to będzie świeżo mielony pieprz do zupy. Sól, tradycyjnie. Tylko, że trzeba bardzo uważać, żeby nie przesadzić. Oczywiście sól można zastąpić wegetą. I dla koloru warto dodać paprykę mieloną. No, to już według uznania. Jeśli lubicie bardziej pikantne zupy, możecie, tak jak w tym przypadku, dodać ostrą paprykę albo łagodną. To zależy od Waszego poczucia smaku. No, ja dam troszeczkę ostrej papryki, bo tak naprawdę to papryka to jest tylko, tak wiecie, dla koloru. No i oczywiście garnek z wodą, prawda? Tutaj jest około 2 litrów wody i teraz na te 2 litry wody wrzucimy właśnie mrożonkę, czyli właśnie nasz paprykarz. I on się będzie nam gotować. No i tutaj zobaczcie, wrzucone są warzywka. Prawda? O. Z kostką rosołową. I to się gotuje, to się rozpuszcza. Znaczy kostka rosołowa się rozpuszcza, a warzywka się gotują. No, powiem Wam w ten sposób, że można robić tak, że na zimną wodę od razu warzywka wrzucać i wtedy dopiero to gotować, co zaoszczędza nam czas razem z kostką rosołową, która się ma rozpuścić. Można też, jeśli ma się więcej czasu, zrobić tak, że najpierw zagotować wodę, rozpuścić od razu w niej kostkę i wrzucić dopiero wtedy na wrzątek warzywa. Dlaczego? Dlatego, że wtedy te warzywa będą tracić mniej witamin, prawda? A to już i tak jest mrożonka, więc warto byłoby, żeby tych witamin dodatkowo nie tracić, prawda? Teraz przemieszamy, bo już słyszymy, że się zaczyna troszkę tam nam gotować. Przemieszamy i zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Czy nam się kostka rosołowa rozpuściła? No wszystko wygląda na to, że tak. Prawda? No ja... No tym razem zrobiłam właśnie tak, że po prostu na zimną wodę wrzuciłam warzywa, prawda? I dlatego czasami właśnie może powstać taka piana, jak tutaj widzicie. Ale tym się naprawdę nie zrażajcie, bo to nie jest nic złego. No jak już będzie bulgotać, wtedy będziemy działać dalej. Ponieważ już woda z warzywami nam się gotują, jak tutaj widzicie, już słychać dość intensywne bulgotanie. No, jeszcze troszkę się to może pogotować, ale generalnie wrzucamy teraz rybkę.
Mamy pokrojoną, widzicie, rybkę i teraz tą rybkę tutaj wrzucimy. No właśnie. Postarajmy się oczywiście wszystko wrzucić. No i powiem Wam tak, że zupka już niedługo będzie gotowa, ponieważ rybkę gotujemy około niecałej minuty, bo tak naprawdę chodzi nam o to, żeby rybka puściła tłuszczyk i smak. Ryba wędzona jest bardzo tłusta, więc no, nie trzeba już więcej nic dodawać, żadnej margaryny, żadnego masła. Wystarczy spokojnie jedna kostka rosołowa. W każdym razie rybka nam się będzie gotować razem z warzywami i przez właśnie tą minutkę, półtora minuty odda smak. Wtedy już tylko doprawić i zupka gotowa. No i tutaj zobaczcie, zupka już ma taki dość ładny, właśnie rosołkowy kolor. Już widać, że już proces, że tak powiem, gotowania warzyw jest zakończony. Ok. I teraz próbujemy. Oczywiście. No jak spróbujemy, to dopiero wtedy, że tak powiem, zweryfikujemy, czy potrzeba nam soli, czy nie. Przepraszam, obiektyw zaparował, bo dość blisko garnka byłam. No, ale już jest dobrze. No, troszeczkę trzeba zupkę nam posolić. Wobec tego solimy, ale tak nie za dużo. O, mniej więcej. Możemy oczywiście też posłużyć się przyprawą do ryb, jeśli ktoś lubi, bo dlaczego nie? To jest całkiem niezły pomysł. No, oczywiście troszkę pieprzu. Momencik, bo tutaj otwieram. Wywróciłam. No i właśnie teraz wsypiemy pieprzu troszkę do zupy. Nie za dużo, żeby nie przesadzić. No i teraz na koniec odrobinka, ale to dosłownie odrobinka dla koloru czerwonej papryki. Się właśnie sypnęło. No i teraz mieszamy. Z pewnością ta zupka już będzie dobra. Trzeba w każdym razie bardzo uważać, o widzicie, żeby nie przedobrzyć się z tą czerwoną papryczką. I już mamy gotowe wspaniałe danie. No, jeśli zupka rybna jest robiona z ryby wędzonej, którą trzeba obierać samemu, może się zdarzyć jakaś ostka podczas jedzenia, więc dlatego trzeba uważać. Natomiast jeżeli robimy z gotowego już wyfiletowanego, na przykład wędzonego łososia, to nie dość, że się tak nie napracujemy przy obieraniu ryby, to jeszcze zupa będzie wykwintna i naprawdę na eleganckie przyjęcie będzie można ją podać gościom. Teraz ostatnia kwestia. Co do zabielania zupy, to ja tego nigdy nie robię i szczerze mówiąc nie polecam, bo ta zupa jest tak dobra, że nie warto jej zabielać. Jeśli natomiast ktoś nie lubi takich zup typu rosołek, prawda, bo to jest taka rosołkowata, jak widzicie, ta zupa, może śmiało zastosować przecier pomidorowy, który nada czerwony kolor, prawda? I wtedy już ta zupa nie będzie taka przezroczysta. Poza tym jest też coś takiego właśnie, że jak człowiek widzi zupę zabieloną albo po prostu, no, tak jak mówię, no, nie taką przezroczystą, to ma wrażenie, że się bardziej naje, co jest nieprawda, bo to oczywiście zależy od tego, co jest w zupie i jak ona jest robiona. Ta zupa jest właśnie z racji tego, że ryba była tłusta dosyć, to ta zupa też jest taka tłuściutka, prawda? I ona będzie przez to treściwa. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że jak sami zrobicie tę zupę, będzie Wam bardzo smakowała. Bardzo to danie polecam na każdą okazję. Zachęcam do zadawania pytań, pisania komentarzy i subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!